Piotruś! Piotrusiu! Spokojnie, Kingo! Wybacz mi, ale dostarczyłam już całą pocztę. To było wspaniałe! Czy te nowe lokomotywy nigdy nie śpią? Jeśli masz za dużo pary, Kingo, to może weźmiesz poranny skład sportu i rozwieziesz ryby, które rybacy złowili w nocy. O, to świetny pomysł, Heniu. Ale pamiętaj, wszyscy jeszcze śpią, więc bądź rozsądna, jedź spokojnie i nie rób dużo hałasu. Kinga była podekscytowana. Nigdy wcześniej nie pracowała przez całą noc. Kiedy wyruszyła ciągnąc wagony z rybami, zupełnie zapomniała, o co poprosił ją Henio. A kiedy zobaczyła słońce wschodzące nad morzem, to nie potrafiła utrzymać pary. Dzień dobry, Sodor! Kiedy wreszcie wróciła do domkowa, była bardzo zmęczona. Dzień dobry, Kingo. Witaj, Tomku. Witajcie wszyscy. Kinga wreszcie zamierzała odpocząć, ale pojawił się gruby zawiadowca. I wtedy zaczęły się kłopoty. Piotrusiu, o czym ty myślałeś, przejeżdżając przez stację z pocztą i głośno gwizdząc? A ty, Heniu? Całą drogę hałasowałeś i krzyczałeś. We dwójkę obudziliście dziś rano całą wyspę. Ale ja nie jeździłem dziś rano po wyspie. A ja nie dostarczałem dziś poczty. Więc kto to był? To byłam ja. Kinga, przecież prosiłem, żebyś była cicho i myślała o innych. Tak jest. Ale zapomniałam o tym, bo byłam podekscytowana nocowaniem na wyspie. Ja tylko chciałam być bardzo użyteczna. Przepraszam. Rozumiem. Cóż, jednak nie tylko ty pracowałaś przez całą noc. Most został naprawiony i pasażerowie już czekają. Więc jeśli chcesz być bardzo użyteczna... Dziękuję. I Kinga cicho i spokojnie pojechała po pasażerów. Ale po nieprzespanej nocy była tak zmęczona, że zasnęła tuż przed zwodzonym mostem.